Na pewno jakiś taki dreszczyk emocji jest, no to jest, to zostaje. No. Człowiekowi tego brakuje, to jest coś takiego, czego się nie da opisać. Jest taki dreszczyk emocji, jest taka adrenalinka, której przez te pół roku jednak brakowało w te weekendy, no bo okej, tydzień czasu się pracowało, od poniedziałku do piątku, w sobotę coś tam się robiło, ale ta sobota, niedziela była takim w zasadzie odpoczynkiem. A teraz ta sobota, niedziela to będzie właśnie ten taki, to będą moje sprawdziany, to będą mecze, do których jestem przyzwyczajony i których mi po prostu brakowało. Dlatego no, cieszę się, że już jestem w pełnej dyspozycji i będę mógł już grać. Na pewno jest to fajne przetarcie, tak, no lepiej zagrać tutaj pół meczu niż na przykład 5 czy 10 minut Bytomy, to jest naturalne. To dla mnie nawet ja się lepiej czuję, no bo wiem, że 40 minut pobiegałem, że jest wszystko ok, także teraz możemy dalej patrzeć co będzie. Teraz decyzja tylko i muszę od trenera zależy. No tak, od tego czasu pierwszy mój oficjalny mecz dzisiaj, także pierwsze 45 minut. Także no super, tak, że zagrałem te 45 minut. Z młodą ekstraklasą, ale jednak jest to mecz mistrzowski, także wygrałem mecz, także trzeba. Nie mogę sobie pozwolić na to, czy gramy towarzyski mecz, czy gramy w pierwszej lidze naszej, czy w młodej ekstraklasie, to nie mogę pozwolić na to, żeby wyjść i trzeba tym chłopakom pokazać, no, którędy trzeba iść, że na boisko jak się wychodzi, to wychodzi się po to, żeby pracować ciężko na tym boisku, także ja z tego założenia zawsze wychodziłem i wychodzę, dlatego tutaj nie mam mowy o żadnym tam szwarcowaniu czy forsowaniu siebie, także na pewno chciałem popracować, ciężko popracować, to mi się udało, kolana się sprawuje, także to jest najważniejsze. Gdy pan tak wyszedł na boisko i była powiedzmy dzisiaj jakaś sytuacja stykowa, nie przypominał sobie pan z tej sytuacji, po której... Nie, to już się zapomina, to na początku na pewno jest coś tam jeszcze w głowie, może zostaje, ale to już w zasadzie tego już nie ma, to już się myśli o grze, już się myśli o tym, żeby oszukać przeciwnika, żeby go wyprzedzić. O tym się już nie pamiętam. No jeszcze za 2-3 mecze myślę w pełnym wymiarze czasowym już o tym po prostu się nie będzie pamiętać. Już jestem gotowy, także no tutaj przecież też grało kilku ligowych zawodników, także no już zgłosiłem swoją gotowość do gry trenerowi w zeszłym tygodniu. Powiedziałem, że jestem gotowy, że może na mnie liczyć, jeżeli stwierdzi, że jestem przydatny do zespołu i że wniosę coś do tego zespołu, to jak najbardziej. Także no, decyzja zapadła, żebym dzisiaj zagrał. Zagrałem. Czekamy, co dalej. Tak powiedziałem, no to na pewno każdy mecz dla mnie się będzie teraz liczył. Każde minuty meczu mistrzowskiego będą dla mnie ważne. I będę znowu nabierał tej pewności siebie, ale no po tym, co dzisiaj zobaczyłem, no to jestem optymistą. Znowu myślę, że szybko wrócę do swojej pełnej dyspozycji. No ciężko teraz na pewno oczekiwać, że wyjdę z ruchem chorzy w pierwszym składzie. No to jest naturalne. Ja dopiero 45 minut pierwsze rozegrałem dzisiaj, także też spokojnie. No, ja znam w tym momencie swoje miejsce, przecież nie będę mówił, że należy mi się miejsce w pierwszym składzie w meczu z ruchem chorzów. Ja nie jestem przecież idiotą. No mówię, trener mnie obserwuje, trener podejmuje decyzję. Jeżeli trener stwierdzi, że nadaje się do tego, żeby wyjść w pierwszym składzie, no to ja będę gotowy do tego wyjścia w pierwszym składzie. Na pewno ja cały czas robię postępy, wracam do tej swojej dyspozycji pewnej i wrócę, myślę, że szybciej niż później do swojej pewnej dyspozycji. No nie dał mi się pocieszyć, no ale faktycznie no, dwie asysty i ze dwie takie dobre sytuacje do strzelenia bramki, no ale spokojnie, no to nie można zaraz od razu wychodzić i trzech czy pięciu bramek strzelać.